podczas 6. międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem będziecie Państwo mieli okazję wysłuchać 6 rozmów naszych wspaniałych gości, którzy prezentować będą, którzy opowiadać będą o swoich doświadczeniach z etnicznością z różnych części świata, ale także o tym, w jaki sposób kultura inspiruje ich do działania, jak i w jaki sposób kultura inspiruje ich do twórczości i jak folklor w życiu codziennym może sprawiać, że rzeczywistość, w której żyjemy, może być ciekawsza i barwniejsza. Wprost ze sceny głównej w biegu, bo tyle obowiązków spoczywa na Karolinie Druzgale-Pawlak, szefowej programowej, artystycznej Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem, ale udało nam się ją na chwilę zaprosić do studia otwartego Małopolska Festival TV, w którym realizujemy cykl rozmów razem z telewizją internetową Myślenice ITV. Cześć Karolina. Cześć. Dziękujemy, że udało Ci się dotrzeć do nas w tym biegu i ferworze przygotowań koncertów głównych na scenie tutaj w Myślenicach. Jestem tu z radością, bo mogę sobie chwilę posiedzieć. Jak jest? Jest bardzo intensywnie, jak zawsze. Bardzo dużo pracy, oczywiście. No, najtrudniejsze za nami, czyli rozpoczęcie. No teraz myślę, że już będzie z górki. Powiedz mi, na czym konkretnie polega Twoja praca? Czym się zajmujesz? Moja praca i moich wolontariuszy, którzy są ze mną pod sceną, to jest przede wszystkim praca fizyczna, jeżeli mówimy o scenie głównej w Myślenicach. To jest oczywiście dopilnowanie, żeby każdy zespół miał wodę, dopilnowanie, żeby każdy miał potrzebne akcesoria, o które prosił, o to, żeby dźwięk był, żeby światło świeciło. No, o taką czystą techniczną rzecz, czyste techniczne sprawy. Natomiast ja odpowiadam też za cały program festiwalowy. No właśnie, o to chciałam zapytać, bo to, o czym powiedziałaś, to ta już wykonawcza część. Tak jest. Ale Twoja praca rozpoczyna się właściwie dużo, dużo przed rozpoczęciem tych wydarzeń. Na czym ona polega? Myślę, że każdego z nas praca z komitetu organizacyjnego rozpoczyna się dużo wcześniej. Jest to przygotowanie. Moja praca akurat polega na tym, żeby miejsca, do których Państwo jadą i program, który Państwo oglądają, żeby był ciekawy, kolorowy i zróżnicowany. Dbam o to, kto gdzie występuje, jaka jest kolejność wykonawców. Wszelkie eventy, które się dzieją, nad wszystkim mam pieczę. Skąd pomysł na taką kolejność? Jakby zdradzić tą receptę na to, że czemu jedni pojawiają się pierwsi, a ktoś inny jest na sam koniec? Nie ukrywam, że słuchamy też ludzi w naszej publiczności, czyli Państwa. I wiemy, że jeżeli będzie zespół z Meksyku, to zawsze na niego Państwo bardzo czekacie, w związku z czym Meksyk przeważnie jest na końcu, tańczy tak, żeby tutaj publiczność czekała. Staram się też układać program tak, żeby Państwa, które występują,
nie były, powiedzmy, z tego samego kontynentu. Jeżeli prezentuje się zespół z Ameryki Południowej, to następnie jest Azja, następnie Europa, później znowu wracamy do Ameryki Południowej i tak dalej. Żeby program był mocno zróżnicowany, a przez to ciekawy. Kto? W sensie, która grupa to najbardziej taka spektakularna twoim zdaniem? Jesteś choreografem, zajmujesz się zawodowo folklorem polskim, ale masz też ogląd na to, jak wyglądają te choreografie i umiejętności zespołów tanecznych z różnych części świata. Więc kto twoim zdaniem, kto skradł twoje serce? No tutaj ja faktycznie z punktu widzenia choreografa, no to ja patrzę na tą część taneczną rzeczywiście i no, zespoły są fenomenalne. Rewelacyjny jest Meksyk rzeczywiście, ale również tanecznie, no, pięknie śpiewają, przepięknie tańczą. Fenomenalna Rumunia, świetna Serbia, bardzo, bardzo to jest wszystko bogate i bardzo, bardzo interesujące. Wspaniała jest też Polska, kurpie zielone nasi goście. Jest to niezwykle interesujące, natomiast wrażenie na mnie rzeczywiście ogromne zrobiła Nowa Zelandia. Chyba jak na wszystkich. Chyba tak. Przede wszystkim zrobiła na mnie tym, że oni nieprawdopodobnie się angażują. Czy przyjeżdżają na próbę akustyczną, czy przyjeżdżają na koncert, zawsze dają z siebie 100%. Wchodzą w rolę, którą mają wykonać absolutnie i całkowicie. Niezależnie od tego, czy jest to próba, czy jest to koncert. A jacy są prywatnie? Bo przerażający są na pewno na scenie. Tak jest. I myślę, że o to im chodzi, żeby być przerażającym na scenie. Prywatnie są nieprawdopodobnie sympatyczni i bardzo, bardzo otwarci. No jedyne, co im przeszkadza, to jest wczesne wstawanie. To oni... Bo pogoda, z tego co ustaliliśmy, jest bardzo podobna. Tak, pogoda, dokładnie. Pogoda u nich jest taka sama, więc nie narzekają na pogodę, nie jest im zimno, bo taki akurat teraz mamy czas, takie chłodniejsze dni, nie jest im zimno, są zadowoleni, natomiast są bardzo rozrywkowi i bardzo dobrze się u nas czują. Która część festiwalu jest twoją częścią ulubioną? Na którą czekasz na cały rok? No oczywiście, że koncertowa, prawda? I tutaj zupełnie moja działka. Tak, ponieważ ja to ogromnie też przeżywam, prywatnie i tak wewnętrznie bardzo mocno, bo chcę, żeby nasi goście tutaj czuli się jak najlepiej i żeby ich prezentacja, żeby każdy zespół poczuł się gwiazdą u nas. Każdy indywidualnie, niezależnie od tego, czy występuje w kolejności jako pierwszy, piąty czy dziesiąty, żeby każdy czuł się, że jest wyjątkowy i na każdego czekamy tak samo. Co w atmosferze festiwalu jest takiego niesamowitego, że przyciąga tak wielu ludzi? Bo to nie tylko widzowie, którzy jak widzieliśmy w piątek na ceremonii otwarcia festiwalu tłumnie przybyli na Rynek Myślenicach, ale także rzesza wolontariuszy. Tak, myślę, że atmosfera, jaką staramy się stwarzać, przyciąga młodych ludzi do ciężkiej pracy, która tak naprawdę ich czeka. Część mamy nowych wolontariuszy, myślę, że się nie spodziewali ogromu obowiązków, jaki ich zastał. Ale staramy się im też pomagać i podtrzymywać na duchu. Myślę, że przede wszystkim atmosfera, no i to, że jesteśmy wszyscy razem. A za co ty lubisz festiwal? Za dobrą zabawę i za tych wszystkich ludzi, którzy mimo innych obowiązków, niektórzy wolontariusze pracują, niektórzy mają jakieś swoje jeszcze inne zobowiązania, zawsze do nas wracają i chcą być tutaj i za to chyba najbardziej, za tych ludzi. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem była Pani Karolina Druzgała-Pawlak, szefowa artystyczna Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem od pierwszej edycji. Również oczywiście kierownik artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka, gospodarza Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. Mnie pozostaje tylko i wyłącznie przyłączyć się do zaproszenia Pani Karoliny do tego, by być na Rynku w Myślenicach i by być na wydarzeniach, które przygotowało dla Państwa szóste Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.